Nawet najmniejsze sukcesy trzeba odnotowywać, nawet najmniejsze sukcesy trzeba celebrować. A co w sytuacji, w której sukces jest wielki? Wtedy potrzebne jest prawdziwe święto. W tym roku nieco inaczej niż w latach ubiegłych, ale równie uroczyście. Cześć, nazywam się Grzegorz Kowalik i jestem pierwszym inżynierem w kraju, który obronił się online w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pomimo obawy odwołania obrony mojej pracy dyplomowej ze względu na sytuację panującą w kraju i na świecie, udało się, zostałem inżynierem. Nie ukrywam, iż obawiałem się tej formy zaliczenia, ponieważ sam na co dzień pracuję w branży IT i doskonale zdawałem sobie sprawę, że platformy e-learningowe w tamtym czasie były bardzo mocno przeciążone. Dodatkowo w mojej głowie pojawiły się pytania typu, czy powinienem stać, siedzieć, jak się ubrać, a to czy słuchawki nauszne będą odpowiednie do tej sytuacji? Z perspektywy czasu wiem, iż niepotrzebnie przejmowałem się takimi rzeczami. Moja obrona odbyła się na platformie Google Meet, czyli dwa szybkie kliknięcia i zobaczyłem uśmiechnięte znajome twarze komisji, a słowa witamy, no to już jesteśmy w komplecie, całkowicie rozluźniły atmosferę. Dziękuję mojej uczelni za to, że w tak trudnych czasach i w tak trudnych warunkach udało im się przeprowadzić moją obronę bez większych problemów. Drodzy absolwenci, za Wami obronione tytuły licencjata, inżyniera, magistra, a tym samym ukończone studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wszystko to osiągnęliście dzięki własnemu zaangażowaniu, wysiłkowi oraz determinacji. Życzę Wam, abyście potrafili cieszyć się z sukcesów, nawet tych najmniejszych. Oraz abyście nie zrażali się niepowodzeniami, ponieważ stanowią one równie ważną naukę. Zdobyte w naszej uczelni wiedza oraz doświadczenie stanowić będą dla Was solidną bazę do rozwijania dalszych kompetencji, poszerzania horyzontów, stawiania nowych celów. Studia to piękny czas. Egzaminy, kolokwia, zdarzają się też imprezy. Jednakże zwieńczeniem całego okresu studiów jest napisanie pracy dyplomowej. Nie udałoby się to, gdyby nie pracownicy administracyjni, promotorzy i menadżerowie kierunków. Szanowni Państwo, w tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Wam oraz każdemu z osobna za to, że przez cały okres studiów pomagaliście nam i dbaliście o to, abyśmy my byli jak najbardziej zadowoleni. Drodzy promotorzy, to Wy często inwestujecie swój wolny czas w to, aby nasze prace były jak najlepsze merytorycznie, ale dbacie też o to, żeby nasza motywacja w trakcie pisania pracy dyplomowej nie podupadła. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, zwyczajem w naszej uczelni jest, że w dniu uroczystego wręczania dyplomów wręczamy także nagrody rektora dla naszych absolwentów za ich szczególne osiągnięcia. W tym roku niestety uroczystego wręczenia nagród nie będzie. Chciałbym jednak poinformować, że nagrody rektora zostały przyznane. Przyznano ponad 40 nagród z trzech tytułów. Za najlepsze prace dyplomowe, licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, za najwyższą średnią ocen w okresie studiów oraz za dokonania pracy kół naukowych i za udział w pracach samorządu studenckiego. Lista osób nagrodzonych zostanie przedstawiona na portalu internetowym naszej uczelni. Gratuluję serdecznie wszystkim nagrodzonym. Chciałbym jednak swoje gratulacje przekazać nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim Państwu, wszystkim naszym absolwentom. Osiągnęliście Państwo sukces. Uzyskaliście dyplom Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Życzę Państwu i mam nadzieję, że dyplom oraz wiedza zdobyta w czasie studiów będą Państwa skutecznie wspierały w Waszej pracy zawodowej, w Waszych karierach. Drzwi naszej uczelni zawsze stoją przed Wami otworem. Zapraszamy Was do kontynuacji nauki, jako studentów, słuchaczy, ale również do rozwijania swoich zainteresowań i pracy jako wykładowcy. Wierzę, że postawione przez Was cele na pewno zostaną osiągnięte.
Życzę Wam samych sukcesów i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz ze swoim wydziałem w Gdyni jest uczelnią nowoczesną, podążającą za najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. To dzięki nim możemy świętować Wasze sukcesy, drodzy absolwenci. Serdecznie Wam gratuluję i życzę spełnienia zarówno na drodze zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Drodzy menadżerowie kierunku, to Wy jesteście osobami, do których przez cały okres studiów zwracamy się z wszelkimi problemami. Od problemów z planem, po problemy z pracą dyplomową, do problemów z całą otoczką studiowania. To Wy często nie tylko prywatnie, ale i służbowo pomagacie nam, abyśmy przez cały okres studiów przeszli jak najbardziej zadowoleni, abyśmy angażowali się w społeczność akademicką i dbacie też o to, abyśmy po prostu w przyszłości byli dobrymi ludźmi. Dziękujemy Wam za to, bo jesteście nie tylko świetnymi opiekunami, ale bardzo często jesteście także świetnymi ludźmi. Dziękujemy za cały okres studiów, przez który dbaliście o to, abyśmy my dzisiaj mogli odebrać prace dyplomowe i abyśmy my okres studiów wspominali jak najlepiej. Szanowni Państwo, dziękujemy Wam wszystkim i miejmy nadzieję do zobaczenia na życiowej ścieżce. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za te wszystkie lata. Drodzy absolwenci, mimo iż nie możemy w tym roku spotkać się osobiście i uścisnąć sobie dłoni, chcę, abyście wiedzieli, że jesteśmy z Was dumni i ogromnie cieszymy się Waszym sukcesem. Przygotowaliśmy dla Was niewielką niespodziankę. Mam nadzieję, że spędzacie ten czas w gronie najbliższej rodziny, celebrując swój wielki sukces w nieco inny niż zazwyczaj sposób, choć w równie podniosły sposób. Będziemy pamiętali o tym, że byliście naszymi studentami. Będziemy śledzili Wasze sukcesy. Każdy Wasz sukces będzie dla nas źródłem dużej satysfakcji oraz dumy. Proszę Państwa o to, abyście i Wy także nie zapominali o swojej uczelni. Jeżeli kiedykolwiek odczujecie potrzebę kontaktu z nami, jeżeli będziecie odczuwali potrzebę naszego wsparcia w dalszym rozwoju kwalifikacji zawodowych, czy też w pracy naukowej, serdecznie Państwa zapraszamy. Bramy naszej uczelni są wciąż dla Was otwarte. Tak więc do zobaczenia. Dziękuję bardzo.